Jesteśmy przed drugim urzędem skarbowym w Częstochowie. Dzisiaj odbyła się tutaj licytacja terenu starego browaru Karola Szwedego, czyli browaru Kmicic przy ulicy Ogrodowej. Przedstawiciele grupy Elanex byli obecni na sali. Chcieliśmy zobaczyć, kto jest zainteresowany kupnem i kto w efekcie wylicytuje browar. Okazało się, że najwyższą cenę 7,5 miliona złotych zaoferował deweloper działający na terenie województwa śląskiego, ale też realizujący inwestycje w Warszawie, w Sielcach, w innych miastach. Rozmawialiśmy po licytacji z tym panem. Okazuje się, że w Częstochowie wcześniej nie realizował żadnej inwestycji. Kupił browar nie jako lokatę kapitału, ale właśnie jako teren inwestycyjny. Chciałby tutaj zrealizować inwestycję mieszkaniową. My z naszej strony poprosiliśmy go, aby z należytym szacunkiem odniósł się do obiektów zabytkowych, które się tam znajdują. Zależy nam, aby zabytkowy zespół starego browaru Szwedego został zrewitalizowany, żeby służył mieszkańcom jako obiekt kultury, jako obiekt komercyjny, rozrywkowy. Dostrzegamy ogromny potencjał tego obiektu, stąd jest to dla nas bardzo ważne. Dostaliśmy zapewnienie, że w tym kierunku te prace projektowe pójdą. Mamy nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie. Liczymy na współpracę dewelopera właśnie z częstochowskimi społecznikami, architektami, z ludźmi, którym zależy na tym, aby stare miasto po prostu odżyło.